Matura 2016, zadanie Biblioteka podręczników. Bazy danowe rozwiązane w programie BASE. Na stronie maturainformatyka.buzinfo.pl w dziale Baza mam zarówno treść zadania, jak i dane do tego zadania oraz tutaj zamieszczę omawiany właśnie film. Przyjrzyjmy się treści zadania. Z biblioteki korzystają studenci mieszkający zarówno w akademikach, jak i poza nimi. Spis wszystkich studentów mam w pliku studenci.txt, spis tych zameldowanych w akademikach mam w pliku meldunek. Mamy jeszcze tabelę wypożyczenia, gdzie mamy informacje o wypożyczonych książkach przez studentów. Przyjrzyjmy się plik studenci, PESEL studenta, nazwisko oraz imię studenta. Plik meldunek, PESEL studenta oraz numer pokoju, w którym jest on zameldowany. I plik wypożyczenia, czyli liczba porządkowa wypożyczenia, PESEL studenta oraz tytuł, który wypożyczył. Te trzy tabele mam już zaimportowane do programu BASE. Podejrzmy, jak wygląda jedna z nich. Jak widzicie, skróciłem sobie nazwy tabel oraz nazwy pól, żeby się nie pogubić. Na takiej ściągawce wszystko umieściłem. Tabela pokoje, PESEL numer studenci, PESEL nazwisko, imię, wypożyczenia, liczba porządkowa, PESEL i tytuł. Jeżeli ktoś nie wie, w jaki sposób importować takie dane do programu BASE, polecam film Import oraz Eksport gotowych wyników do i z programu BASE. Zadanie pierwsze. Podaj imię i nazwisko osoby, która wypożyczyła najwięcej książek oraz tytuły. Co tutaj sobie streściłem? Kwerendy. Select. Wyszukamy to wszystko w tabeli wypożyczenia, sprawdzając, ile razy powtórzył się PESEL. To jest informacja, ile ma wypożyczonych podręczników. Nie ma przecież w tej tabeli zwrotów podręczników. Czyli PESEL, count, zliczymy sobie, ile razy wystąpił dany PESEL z tabeli wypożyczenia, grupując właśnie po PESEL, czyli dla każdego PESEL-u ilość wystąpień. Rzeczywiście, dobrze by było jednak to posortować. Order by count, gwiazdka, ale w odwrotnej kolejności, żeby u góry mieć tych najlepszych. Desk. Popatrzmy. Rzeczywiście, jest tylko taki jeden. To jeszcze limit. Limit 1. I to jest ten PESEL. Stąd nie można skopiować całej tabeli, ale pojedyncze pole wyjątkowo w tym widoku można skopiować. Skoro mamy to, zapiszmy sobie tą kwerendę jako fragment zadania. Kwerenda 1a. Można by tutaj połączyć to z tabelą studenci i dodać nazwisko takiego studenta, ponieważ jednak chodzi o to, żeby zrobić wszystko jak najprościej na maturze. Tworzymy sobie drugą kwerendę, select, i teraz znajdźmy nazwisko i imię tego studenta, czyli nazwisko oraz imię from, tym razem tabela studenci, gdzie PESEL. Tu mamy także pole PESEL, jest równe temu, co skopiowaliśmy do schowka, czyli PESEL-u najlepszego czytelnika, który się powtórzył 4 razy. Jest to Lewandowski Krzysztof. Zapisujemy to jako 1b, co jest już fragmentem naszego rozwiązania. Musimy jeszcze wyszukać książki, które wypożyczył. Wracamy do naszej tabeli wypożyczenia i wyświetlimy wszystkie tytuły, które wiążą się z tym PESEL-em. Co jest bardzo proste. Select tytuł from wypożyczenia, gdzie i dokładnie ten sam warunek PESEL jest równy. PESEL musi być w apostrofach, ponieważ jest traktowany jako tekst. 5. I tu mamy 4 książki, które wypożyczył, a które zgadzają się z odpowiedziami. Zadanie drugie. Podaj średnią ilość
osób zameldowanych w jednym pokoju z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku. Widzimy, że taka jest odpowiedź 47101. Spróbujmy ją uzyskać. Tworzymy kwerendę SQL i zajmiemy się tylko i wyłącznie tabelą pokoje. Sprawdźmy najpierw, ile razy powtarza się numer pokoju. To jest ilość jego mieszkańców, czyli numer oraz count, gwiazdka, czyli ile razy powtórzył się numer, from tabela pokoje, grupując po numerze pokoju. I widzimy ilość mieszkańców w każdym z pokojów. Tak naprawdę numer pokoju do niczego nam nie jest potrzebny. Możemy to spokojnie wyrzucić. A to nazwijmy sobie, może damy alias il, w skrócie od ile w każdym z pokojów mieszka. Uzyskaliśmy tabelę, którą spokojnie już można przekopiować w całości do kalka i tam policzyć średnią. I tak musimy przecież nasze wyniki przerzucać przez kalk. Ale policzenie średniej również w programie bazodanowym nie nastręcza trudności. Mało tego, z tego zrobimy sobie podzapytanie, czyli ta tabela będzie fragmentem naszego większego zapytania. Select AVG, czyli średnia, z pola, które nazwaliśmy sobie roboczo ile, z jakiej tabeli? No właśnie z tej tabeli, która jest wynikiem tego zapytania. No to liczymy. F5. Wychodzi 4, a tam pamiętamy 4,7 ileś. Musimy uwzględnić to, że jeżeli zliczaliśmy ilość powtórzeń numeru pokoju, to uzyskaliśmy liczbę całkowitą. Średnia z liczby całkowitej będzie automatycznie konwertowana także do liczby całkowitej. Musimy z tego zrobić liczbę rzeczywistą. Poleceniem najlepiej cast. Cast ile jako float. Przypominam, że float oznacza liczby zmiennopozycyjne, czyli rzeczywiste. I teraz już mamy wynik dokładniejszy z przecinkiem, ale do drugiego miejsca po przecinku. Spróbujmy przekopiować go. Zobaczmy, co się stanie. Nasze dane przenosimy przez arkusz kalkulacyjny. Wklejmy to. No niestety uzyskaliśmy wartość do drugiego miejsca po przecinku. Coś jest nie tak. Wróćmy tutaj do naszego zapytania. Tu u góry możemy sobie sformatować kolumnę. Jak? No na przykład wymuszając ilość miejsc po przecinku do czwartego. OK. I rzeczywiście nasza liczba teraz jest poprawna. Przy czym niestety nie zmieniliśmy tego na stałe. Tutaj formatowanie kolumn działa tylko i wyłącznie na ten moment wyświetlenia wyników. Tu akurat możemy to spokojnie wykorzystać. Czyli co? Teraz kopiuj tylko pojedyncze pole. Całej tabeli nie jesteśmy w stanie w taki sposób skopiować. I teraz spróbujmy to wkleić do arkusza. I widzimy, że wynik jest poprawny, ale tu ponawiając naszą kwerendę, już mamy znowu wynik do drugiego miejsca po przecinku liczony. Bo tak jest standardowo w Base'ie i to musimy o tym pamiętać. Zadanie trzecie. Policz kobiety i mężczyzn wśród studentów, wykorzystując informację zawartą w polu PESEL. Przedostatnia cyfra tego numeru, jeśli jest parzysta, to jest to kobieta, jeśli nieparzysta, to jest to mężczyzna. Stwórzmy zatem kwerendę SQL, która będzie wykorzystywała tylko tabelę studentów, ponieważ tutaj mamy ich PESELE. Policzymy kobiety i mężczyzn. Select słowo PESEL from studenci. Musimy się dobrać do przedostatniej cyfry, czyli do tej. W pierwszym rekordzie jest to piątka, potem dwójka. Sprawdźmy. Write z PESEL i bierzemy dwie od prawej. Popatrzmy. 57 powinno pozostać. Tak jest. No to teraz pierwszą lewej. Left. Przecinek 1. Piątka. Wyselekcjonowaliśmy tę literę. Proszę Państwa, to jest litera. Gdybyśmy chcieli policzyć to
dzieląc przez 2, resztą dzielenia przez 2, to musielibyśmy teraz użyć funkcji cast, zamienić to na liczby typu integer, a potem użyć funkcji modulo. Łatwiej jednak będzie do tego podejść nieco inaczej. Nazwijmy sobie to pole, niech to będzie pole płeć. I teraz gdzie płeć in następujący zbiór. Przecież cyfr nieparzystych czy parzystych jest skończona ilość, jest ich stosunkowo niewiele. A zatem 0,2,4,6,8. Popatrzmy, ile jest takich rekordów na początku. To było 330 studentów, a teraz 138 dla liczb parzystych, czyli kobiet. 138 kobiet, a jeśli płeć not in ten zbiór, to mamy 192 mężczyzn, co się zgadza z odpowiedziami. Tu już nawet nie trzeba tworzyć z tego podzapytania i zliczać tych elementów, ponieważ skacząc tu na sam koniec mamy ilość rekordów. Zadanie czwarte. Wymienić studentów, którzy mieszkają poza akademikami. Posortować listę po nazwiskach alfabetycznie. Zastanówmy się najpierw nad tymi, którzy mieszkają w akademikami. Mamy ich tutaj w tej tabeli. Wyświetlmy ich PESEL-y. Select PESEL from pokoje. Tak? Wszyscy ci, którzy są tutaj wymienieni, mieszkają w akademikach. I jest ich 325. No dobrze. Jeżeli to jest zbiór PESEL-i, który należy wykluczyć, to zróbmy z tego podzapytanie i zapytajmy tak. Select, wymieńmy wszystkich studentów z tabeli studenci, czyli nawet wszystkie pola from studenci, gdzie bardzo prosty warunek, gdzie PESEL not in ten zbiór. Tu mamy wszystkich z akademików. No to jeżeli nie w tym zbiorze, to znaczy, że poza akademikami. I rzeczywiście mamy takich 5. Dobrze by było ich jeszcze posortować. Order by nazwisko. Rosnąco, czyli pozostawiamy bez zmiany. I to jest poprawna odpowiedź. Jeżeli byśmy nie chcieli PESEL-a, to musimy tutaj zamiast gwiazdki wpisać nazwisko, przecinek, imię. Zadanie piąte. Biblioteka planuje wprowadzić zakaz wypożyczania kilku egzemplarzy tego samego tytułu studentom mieszkającym w tym samym pokoju. Ile byłoby wypożyczeń podręczników, gdyby już takie ograniczenie funkcjonowało? Zapytajmy może najpierw. Otwórzmy kwerendę SQL. Select. Ile w tym momencie jest wypożyczeń? Czyli rozmiar tabeli wypożyczenia. Select gwiazdka from wypożyczenia. Skoczmy sobie na koniec. 330. Zapiszmy tę liczbę. Gdyby ktoś chciał formalnie do tego podejść, proszę bardzo, Kant. Policzmy wszystkie rekordy z tej tabeli. 330. Rzeczywiście. Dobrze. A ilu studentów z akademików dokonało wypożyczeń? Musimy tutaj połączyć tabelę wypożyczenia oraz tabelę pokoje. Musimy mieć także informacje o pokojach, czyli dodatkowo tabela pokoje. Interesuje mnie numer pokoju oraz tytuł. Numer z tabeli pokoje, a tytuł z tabeli wypożyczenia. Musimy je oczywiście powiązać relacją, gdzie z tabeli wypożyczenia PESEL jest równy z tabeli pokoje PESEL studenta. Proszę zauważyć, że ludzie mieszkający poza akademikami takiej równości nie spełnią, czyli tutaj ich nie wymienimy. F5. Popatrzmy, ile jest takich rekordów. 325. Zapiszmy to. 325
z akademików wypożyczeń. No dobrze, a ile jest powtarzających się? Jeżeli tutaj powtarzają się rekordy, to znaczy, że to był ten sam pokój i ten sam tytuł. A zatem wyświetlmy distinct tylko te, które się nie powtarzają. Innymi słowy, distinct co robi? Pomija rekordy wynikowe, które się powtarzają. F5, spójrzmy teraz, ile jest takich rekordów. 311, co też zapiszmy. 311 bez powtórzeń. No dobrze, to w takim razie ile było powtórzeń? 325 minus 311 to się równa 14 powtórzeń. Ponieważ musimy uwzględnić wszystkie wypożyczenia, no to 330 minus 14 to się równa 316 wypożyczeń byłoby, gdyby ograniczenie obowiązywało już od teraz. I to jest ostatnie rozwiązanie i tę kwerendę także zapiszmy jako kwerenda 5. OK. I to by było wszystko. Dziękuję.